Cześć kochani, tu Candy Mona. Dziś zapraszam Was na nowy filmik z cyklu Mierzymy. I jak widzicie, mam tutaj troszkę takich jesiennych rzeczy. Są tutaj płaszcze, kurtki i tym podobne ubrania. Ogólnie powiem Wam, że zazwyczaj unikałam tego typu rzeczy, kiedy brałam sobie jakieś nowości do mierzenia z Shein, bo opinie na ich temat są różne, natomiast uznałam, że wiecie, czemu nie? Raz się żyje, tym bardziej, że teraz raczej nikt nie nosi eleganckich ubrań, nikt się jakoś szczególnie nie stroi w spódniczki i tak dalej, więc unikałam ich, chociaż jedna mi się tu zdarzyła spódniczka, bo sobie jej nie mogłam odpuścić, ale poza tym mam wszystkie takie właśnie bardziej codzienne, myślę, że rzeczy na chłodniejsze wieczory, czy też chłodniejsze dni, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak te ciuszki wyglądają i czy są fajne, no to zaczynamy. No i myślę, że na początek zmierzę sobie tę fioletową kurteczkę, ponieważ ona jako pierwsza wpadła mi w oko i bardzo chciałam zobaczyć, jak będzie się na mnie prezentowała. Ta kurteczka jest wykonana z materiału, który troszeczkę przypomina mi jakiś sztruks. Zaraz zobaczymy, jaki jest skład. 100% bawełna, więc skład jest spoko i jest to rozmiar S36, tak więc teraz zakładam. No i powiem Wam, że ten kolor jest naprawdę mega twarzowy, bardzo mi się podoba. Ogólnie kurteczka, jak widzicie, jak na rozmiar S jest dość duża, tutaj spokojnie się w nią zapnę i jeszcze mam luz. Oczywiście tutaj z boku mamy coś takiego, czyli takie ściągacze, że możemy ją sobie tak jakby zebrać w talii mocniej, żeby troszkę ładniej podkreślała. Jeżeli chodzi o tył, to tak się prezentuje. No ogólnie jest naprawdę fajnie wykonana, jeżeli chodzi o jakość, to tutaj nie mam jej naprawdę nic do zarzucenia. Pokażę Wam teraz, jak wygląda zapięta. Tak się to prezentuje, tu jeszcze mamy takie napy, możemy sobie pozapinać. I tak właśnie wygląda kurteczka po zapięciu. Nie wiem, jak mocno mogę to ściągnąć, chyba mogę na maksa. Więc to jest też fajne, że możemy sobie tutaj ściągnąć mocno w talii i wtedy ona tak ładnie będzie podkreślała figurę. A jeżeli chodzi o rękawki, no to widzicie, jak się prezentują. Na mnie są takie troszkę jakby za długie, ale mi to akurat nie przeszkadza. Wiecie, że ja jestem niska, mam krótkie ręce, więc na mnie zazwyczaj rzeczy są troszeczkę za długie w rękach. Jeżeli chodzi o długość tutaj z tyłu, to też myślę, że jest naprawdę spoko. Wiadomo, że na wyższe osoby będzie troszkę krótszy ten płaszczyk, ale i tak zazwyczaj płaszcz zakładamy na coś, więc nie sądzę, żeby to był jakiś duży problem dla kogoś. Tak więc myślę, że ostatecznie ten produkt jak najbardziej mogę Wam polecić. No i teraz myślę, że zmierzę ten płaszczyk w kratkę. Ostatnio kratka jest dość modna, więc uznałam, że fajnie będzie zmierzyć. Jeżeli chodzi o rozmiar, to to jest XS-ka, oczywiście najmniejszy, jaki był dostępny. I tutaj mamy skład poliester 90% oraz wełna 10%, przy czym powiem Wam, że ogólnie ten materiał jest już taki grubszy i zdecydowanie będzie bardziej grzał niż ten, który przed chwilką Wam pokazywałam. I dodatkowo tutaj mamy też dołączony paseczek, przy czym ten pasek nie wygląda jakoś super ekstra moim zdaniem, no jest taki po prostu najtańszy. Że tak powiem, moim zdaniem tak właśnie wyglądają najtańsze chińskie paski, które przypominają skórę, imitują skórę. Chociaż ciężko powiedzieć, że on ją imituje, bo od razu widać, że jest to sztuczna skóra. Natomiast pokażę Wam, jak się to prezentuje. No i myślę, że tutaj od razu widać, że ta XS-ka jest naprawdę bardzo duża, taka typowo oversize'owa. Zapnę sobie tutaj na guzik. I tak to się prezentuje, jak widzicie, bez paska. Natomiast pasek sobie już zakładam, żebyście zobaczyli, jak to wygląda w całości. Przyznam, że z paskiem prezentuje się to troszkę lepiej niż bez niego, natomiast ten pasek jest dość wąski i na mnie jest naprawdę mocno opięty, w sensie, że ja go zapięłam, ale już tak na ścisk i przez to on się tutaj dość mocno zwija, ponieważ to jest taki po prostu cieniuteńki paseczek z takiej ala cieniutkiej, gumowej, elastycznej skórki. No i właśnie przez to on się tak zwija, nie trzyma tutaj swojego fasonu, więc na szczuplejszej osobie lepiej by się pewnie układał, no bo by się tak nie wywijał, gdyby nie był tak mocno napięty. No ale widzicie, jak to na mnie wygląda. Oczywiście pasek można sobie inny włożyć, to nie jest żaden problem, ale przyznam się Wam, że ja nie do końca się widzę w tym kroju i w tym kratkowym fasonie. Nie fasonie, w tym wzorze kratkowym. Jakoś nie do końca mi się to widzi i chyba ten kolor też jest taki troszkę za bardzo przydymiony, przybrudzony jak dla mnie. Wolałabym, żeby był bardziej wesoły, natomiast myślę, że wielu osobom może się spodobać, bo wiem, że taki styl teraz wiele osób nosi, więc jak najbardziej, jeżeli tylko jest to Wasz gust, to ok, natomiast ja nie jestem do końca do jego przekonana, więc raczej go sobie zostawiać nie będę.
No i teraz kolejny mamy taki jeansowy a la płaszczyk, chociaż przyznam się Wam, że ja to brałam bardziej z zamysłem sukienki, w sensie, że wiecie, ja jestem niska, więc na mnie tutaj długość powinna być w sam raz i powinnam móc to nosić jako sukienkę. I jeżeli chodzi o rozmiar, to jest to XS-ka. Ogólnie właśnie te rozmiary większości tych rzeczy, które dzisiaj brałam, były naprawdę mocno zawyżone, w sensie w centymetrach było podane oczywiście na stronie ile mają i widziałam, że one są bardzo duże, więc celowo brałam najmniejsze rozmiary, żeby na mnie mega mocno nie wisiały. No i jeżeli chodzi o skład, to tutaj mamy 85% bawełny i 15% poliestru. Zakładam. No i niestety już teraz widzę, że w tym przypadku mogłam brać o rozmiar większą tę kurtkę. No bo jak widzicie, ja się tutaj zapnę, ale to już jest takie zapinanie na styk, jeżeli chodzi o talię. A w udach nawet nie ma opcji, żebym się zapięła, więc totalnie odpada mi to w opcji jako sukienka. Nie ma takiej możliwości. No niestety tutaj rozmiarowo totalnie poległam. Oczywiście zawiążę sobie ten paseczek. Tak to się prezentuje, trochę krzywo go zawiązałam, no ale widzicie jak wygląda. No ogólnie podoba mi się sam fason tego, natomiast nie podoba mi się to na mnie. Po prostu uważam, że ten rozmiar jest o wiele za mały i dlatego nie prezentuje się to na mnie dobrze. No i tak jak mówię, nie mogłabym tego tutaj w żaden sposób zapiąć, jedynie tak na dobrą sprawę mogę to zapiąć w talii. Więc jeżeli ktoś jest szczuplejszy, no to wtedy okej, na mnie niestety niekoniecznie. Sami możecie zobaczyć jak to wygląda. Dajcie znać, co o tym myślicie. Ja też nie jestem do końca przekonana do tych bufek. Powiem Wam, że zazwyczaj takich unikam, bo one dość mocno powiększają ramiona. Natomiast wiem, że też są fanki. Jeżeli ktoś ma właśnie bardzo wąskie ramiona, to wtedy lubi sobie je powiększyć. Ja zazwyczaj je zwężam i zwężam talię, natomiast poszerzam sobie biodra. Więc tak to się prezentuje na mnie. No ja tak jak mówię, nie jestem do końca z tego zadowolona, ale już ostateczną opinię zostawiam Wam. Napiszcie, co myślicie. Teraz mam tutaj płaszczyk w takim uroczym, miętowym kolorze. Strasznie mi się spodobał na zdjęciach. Ogólnie to jest kratka i tutaj na tej kratce mamy odcień biały, beżowy i właśnie taki miętowy. No moim zdaniem naprawdę super to wygląda. Jeżeli chodzi o rozmiar, to jest również XS-ka. I tutaj skład to mamy 95% poliestru i 5% spandeksu. Tutaj już rozmiarowo myślę, że jest spoko. Na spokojnie mogę się zapiąć tutaj w tym guziczku w talii. Jeżeli chodzi o szerokość, to jeszcze mam troszkę luzu. Oczywiście możemy to sobie związać paseczkiem dodatkowo w talii, żeby jeszcze ją podkreślić. No i jak widzicie, tak samo tutaj mamy takie urocze wiązania na rękawkach. Ja sobie je teraz tylko tak roboczo przewiązałam. Tutaj warto by było to jakoś ładniej zawiązać, jakieś kokardki zrobić czy coś takiego. Ale ogólnie uważam, że naprawdę jest to urocze. Bardzo fajny fason. Podobają mi się te wszystkie właśnie zwężenia tutaj i w talii, i na rękawkach. No i ten kolor też naprawdę mega mi się podoba, pomimo że ja zazwyczaj zielonego koloru nie noszę. Miętowy to jest coś troszeczkę innego, ale jednak mimo wszystko jest to jakaś zieleń, więc tak jak mówię, dla mnie to jest troszeczkę coś innego niż zazwyczaj. No podoba mi się, jest to pastelowe, jest to fajne, takie raczej na cieplejsze dni też. Powiedziałabym, że nawet na cieplejsze dni niż to fioletowe, więc to też weźcie sobie pod uwagę. Może bardziej gdzieś nawet na jakąś taką wczesną jesień to by było. No ciężko mi powiedzieć, na pewno nie na zimę. Natomiast widzicie jak to wygląda. No i lecimy dalej. No i wzięłam drugą taką kurteczkę w kratkę, choć przyznam się Wam, że długo się zastanawiałam, czy się na nią decydować, bo ja takich wzorów nie noszę i takie kolory też zazwyczaj nie są u mnie zbyt częstymi gośćmi, ale to mi się naprawdę mocno spodobało na modelce, w sensie wiecie, na zdjęciu, na stronie Shein, więc wzięłam, uznałam, że zmierzę, zobaczę, może akurat będzie ok. To jest rozmiar XS, natomiast jeżeli chodzi o skład, to tutaj mamy 100% poliester, czyli sztuczny materiał, ale on jest z dotyku naprawdę przyjemny i przypomina troszeczkę wełnę. W ogóle jest bardzo podobny do tego płaszcza, który też miał domieszkę wełny, więc myślę, że naprawdę przyjemnie może się to nosić. Też powinno to być takie troszkę cieplejsze już, bo nie jest to mega cieniutkie, chociaż też nie jest bardzo grube, więc to musicie sobie wziąć pod uwagę, że to mimo wszystko są rzeczy na raczej taki okres pomiędzy jesienią, ale jeszcze nie taką bardzo zimną jesienią, jeszcze nie w kierunku zimy. Zakładamy.
No i muszę przyznać, że to raczej nie był zbyt dobry wybór, przynajmniej dla mnie. Ja wiem, że teraz takie wzory są modne i niektórym dziewczynom naprawdę mega się podoba taka kratka, ale mi się ona kojarzy z takim typowym panem, który stoi sobie gdzieś na polu i na przykład zbiera kartofle. Nie wiem, może to dlatego, że mieszkam prawie przez całe życie na wsi i dużo się na takie rzeczy napatrzyłam. Prawdopodobnie osoby z miasta nie będą miały takich skojarzeń, więc po prostu zobaczcie, jak to wygląda i ja nie będę się już tutaj za bardzo wypowiadała na temat, wiecie, takiej mojej opinii, no bo sami wiecie, jaka jest, więc porozmawiamy o tym, jak to się układa. No i po zapięciu paska nabiera to już kształtu, zdecydowanie lepiej ta talia jest podkreślona. No ja lubię rzeczy, które podkreślają talię, zawsze o tym Wam wspominam. Jeżeli chodzi o długość, to jest w sumie podobna, jak w przypadku praktycznie wszystkich tych płaszczy, które dziś Wam pokazywałam, czyli taki troszeczkę dłuższy model, aczkolwiek biorąc pod uwagę, że jestem bardzo niska, no to na wysokie osoby może być taki, wiecie, typowo za pupę zaraz, mi sięga tak troszkę dalej do ud. No, natomiast ogólnie powiedziałabym, że wygląda to tak jak na zdjęciu z aukcji, więc jeżeli wpisuje się to w Wasz gust, w ogóle nie zapięłam sobie tutaj, widzę guzika na jednym rękawku. Rękawki są dość takie też szerokie, obszerne jak widzicie, natomiast nie są bardzo długie, chociaż ogólnie one są troszkę dłuższe też na mnie, ale przez to, że jest tutaj tak jakby zwężenie, to aż tak mi nie opadają i mi to w żaden sposób nie przeszkadza, ale myślę, że na dłuższe ręce też by była spokojnie okej ta kurtka. Tak więc tak to wygląda. No i teraz przechodzimy do bluzy, która jest właściwie czymś dwa w jednym, bo to jest taka sukienko-bluza, jak widzicie taki długi model. Jeżeli chodzi o rozmiar, to jest SK i powiem Wam, że ten materiał jest naprawdę mega przyjemny i tutaj w środku w ogóle czuję tak jakby takie milusie, mięciusie, nie futerko, ale wiecie, no taki meszek przyjemny. Czekajcie, zaraz poszukam tutaj gdzieś składu. Mamy tutaj 60% poliestru, 35% bawełny i 5% spandeksu. No powiem Wam, że kolor jest prześliczny, tak więc wskakuję w to. No i muszę powiedzieć, że jest to na pewno coś bardzo oryginalnego i jeszcze nie mam ani jednej tego typu rzeczy w swojej szafie. Zdecydowanie jest to dość długie, więc może służyć właśnie jako taka bluzo-sukienka. No i fajne są te paski, podobają mi się z tymi napisami. Mamy tutaj napisane asueare.mc. Nie mam zielonego pojęcia, co to w ogóle znaczy, ale mniejsza z tym, bo wygląda całkiem fajnie. No i tak, myślę, że jeżeli chodzi o noszenie tego, to jest naprawdę mega przyjemne, bardzo mi się podoba, bardzo fajnie się w tym czuję, natomiast nie do końca jestem przekonana do tych obniżonych bufek. Nie wiem, czy to dobrze na mnie wygląda, możecie mi napisać, co o tym myślicie. No i wydaje mi się, że tutaj fajnie by było jeszcze podkreślić talię. Wiecie, ja tak stoję, trochę ją tutaj podkreślam ręką i wtedy to lepiej wygląda. No ale wiecie, jak jest tak luźno, no to mnie to deformuje. Ja po prostu nie przepadam za takimi mega dużymi, oversize'owymi rzeczami, więc dla mnie by było fajnie, gdyby to na przykład miało takie delikatne ściągacze po bokach, jak właśnie w tym płaszczyku. No ale wiecie, wszystkiego mieć nie można. Może tutaj po prostu warto by było zastosować jakiś paseczek, chociaż mógłby się gryźć z tymi napisami, więc sama nie wiem, czy to by było dobre rozwiązanie, no ale ogólnie sama bluza mi się podoba. Myślę, że jest to naprawdę ciekawy produkt. Możecie mi dać znać, co wy o nim myślicie. Jeszcze zobaczcie, że tutaj długość jest naprawdę, no taka do kolana u mnie, więc myślę, że nawet na wyższe osoby nie będzie to zbyt krótkie. Tak więc tak to wyglądało. No i lecimy do ostatniej rzeczy. No i dla odmiany po tych wszystkich cieplejszych rzeczach mam też taką mini spódniczkę różową w czerwone serduszka. Powiem Wam, że tak mi się spodobała, że po prostu musiałam ją wziąć do przymierzenia i mimo, że ona tutaj totalnie nie pasuje do tego filmu, to i tak ją zmierzę. Tak więc za chwileczkę zakładam, jeszcze tylko szybko powiem, że jest to rozmiar M i skład to 85% bawełny oraz 15% poliestru. No i ogólnie zapięłam się w tej spódniczce, ale powiem Wam, że już tak naprawdę na styk tutaj jest ciasno i zaczynają mi się wylewać moje wałeczki. Niestety ostatnio znów przytyłam, więc właśnie to teraz widać. Brzuszek też jest podkreślony, więc kurczę, no nie wygląda to zbyt dobrze. Powiem Wam, że miałam nadzieję, że będzie naprawdę taka mega urocza, słodka spódniczka na lato, ale chyba jednak nie będę jej sobie zostawiała, nie wiem. Wydaje mi się, że po prostu nie wygląda to zbyt dobrze. No wiecie, mogę jeszcze poczekać i być może uda mi się znów coś zgubić. No i może wtedy będzie się dobrze prezentowała, ale sama nie wiem.
Nie wiem, co o niej myśleć. Nie wiem, czy nie jest jednak aż taka zbyt cukierkowa i zbyt dziecinna. No i to już były wszystkie rzeczy, które miałam Wam na dziś do pokazania. Dajcie mi znać, co myślicie o tym holu. Czy podobały Wam się takie typowo jesienne klimaty? Czy chcecie zobaczyć też więcej ciuszków może teraz na zimę? Może jakichś typowo świątecznych? Piszcie, co myślicie i co byście chcieli oglądać na moim kanale. A ja już dzisiaj się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!